zanim Wam powiem o takim swoim przemyśleniu odnośnie modlitwy, to jeszcze tylko dodam do tego, co powiedział Artur o proklamowaniu Słowa Bożego. Tam było takie świadectwo napisane przez Dottie Austin, to była żona Johna Austina, która miała raka wątroby i wypisali ją ze szpitala, ponieważ nie byli w stanie jej pomóc. I ona powiedziała tam w tym swoim świadectwie, że właśnie proklamowanie Bożego Słowa i wiara w to Słowo spowodowały, że ona tak naprawdę wyszła z tej choroby. I później już miała taką zasadę, że nie wychodziła w ogóle z domu bez wcześniejszego proklamowania Bożego Słowa nad sobą. I to ją zachowało przy życiu. Ale chciałam powiedzieć o czymś innym, o czym od jakiegoś czasu rozmyślam, o stosunku do modlitwy. I nie chodzi mi o taką naszą indywidualną modlitwę w komorze, ale chodzi mi o taki stosunek do modlitwy, jak tutaj na przykład wychodzi dużo osób. Te osoby, które wychodzą tutaj do modlitwy, gdy jest tutaj uwolnione słowo i potraktują to słowo jako skarb do swojego życia, to te osoby będą miały manifestację później tego słowa i tej modlitwy w swoim życiu. Ja czasami się przyglądam troszeczkę, jak ludzie wychodzą do modlitwy i widać, że niektórzy się wstydzą. Ja kiedyś też się wstydziłam wyjść do takiej modlitwy. Pamiętam, jak miałam guza w piersi i odkryłam go przypadkiem, szybko zrobiłam sobie diagnozę, guz faktycznie był, przyszłam w niedzielę do kościoła, jeszcze nie do tego. Tego nie było i pastor, który miał tam ewidentnie słowo wiedzy odnośnie uzdrowienia, powiedział, że jest na sali kobieta, która ma guza w piersi. I było chyba z 200 osób, on przerwał w ogóle uwielbienie i uwolnił to słowo. I nikt nie wyszedł. I stałam ja sobie wśród tej publiczności, wiedząc, że mam tego guza w piersi, że bardzo chcę być zdrowa. I słuchajcie, tak się wstydziłam wyjść do tej modlitwy, bo sobie pomyślałam taką rzecz, spojrzą na mnie ludzie, co sobie o mnie pomyślą, wzbudzę taką litość i tak stałam wśród tego tłumu. Na szczęście mój mąż wtedy spojrzał na mnie i powiedział do mnie, chcę być zdrowa czy nie? Powiedziałam, chcę, wychodzę, tak? Ale gdybym wtedy nie wyszła, gdyby ten wstyd mnie zatrzymał, a często na przykład tu u nas jest uwalniane bardzo poważne słowo, słowo, które może wnieść przełom do życia wielu z was, ale gdyby mnie wtedy tam wstyd zatrzymał, to dzisiaj prawdopodobnie nie miałabym jednej piersi, bo to było słowo dla mnie. I byłabym wierzącą chrześcijanką bez jednej piersi. Na szczęście mam dwa swoje całkiem ładne. Wiecie, potwierdzam, dobrze. Ale wiecie, pamiętam kiedyś też taką sytuację, to też jeszcze w tym pierwszym kościele, w którym kiedyś byliśmy, była wtedy konferencja i przyjechała kobieta usługująca i powiedziała taką rzecz, że ona się będzie modlić o ludzi. I poszedł jakiś taki lider od porządku do mojego męża i powiedział do niego taką rzecz. Będziesz teraz tutaj w tym przejściu pilnował porządku, żeby wszyscy wychodzili po kolei do tej modlitwy. Mój mąż na niego spojrzał, a był wtedy bardzo wielkim, potężnym człowiekiem i powiedział, dobrze, pamiętam, że dziś siedzieliśmy w drugim rzędzie. I gdy ta kobieta powiedziała, chodźcie, teraz będę się o was modlić, to mój mąż przeskoczył pierwsze krzesełko, podbiegł do tej kobiety, była taka niziutka, ona położyła na niego ręce, on się przewrócił w tym przejściu, zatarasował swoją osobą całe to przejście i tak został. I później mi powiedział, że on miał tam spotkanie z Bogiem, który jest Panem Wszechświata, nie był w stanie wrócić samochodem do domu, w ogóle to było dla niego potężne spotkanie. Ale on te proste słowo, przyjdź po ciebie, się pomodlę, a doznasz przełom, potraktował jako skarb. Ja to widziałam. On pobiegł do tej modlitwy. Ja się czasami przyglądam ludziom, gdy tu jest uwalniane potężne słowo, tak jak dzisiaj te, do mężczyzn. To jest potężne słowo, że zajmą swoje miejsce. I ja tak o tym czasami rozmyślam. Patrzę na tych ludzi, którzy wychodzą i tak, dobra, wyszło więcej, no to mam odwagę, idę. Ale przecież to jest słowo do ciebie, tak? Do tego, po ten przełom, to trzeba po prostu biec. Nawet gdybyś sobą, tak jak mój mąż, zatarasował te przejście. Nie patrz, czy inny idzie, bo to jest raźniej. To jest słowo do ciebie. Weźmiesz swój przełom. Jeżeli nadajesz w swoim sercu właściwy autorytet tym osobom, które te słowo uwalniają i traktujesz to jako słowo od Boga, a słowo jest Bogiem, tak? To przyjdziesz i weźmiesz swój przełom. I to słowo musi się dla ciebie stać skarbem. I jego manifestacja będzie już jutro. Ale jeżeli wychodzisz do tego, no dobra, wyszli, no dobra, trochę mi tam w życiu jest źle, może trochę jest słowo do mnie, może trochę, to nic się nie stanie, bo znaczy, że to słowo nie jest dla ciebie skarbem. Pamiętam kiedyś taką sytuację, taki człowiek, który jest usługującym ewangelistą i porusza się w znakach i cudach, ma, znany jest powszechnie międzynarodowo, jak to wielu amerykańskich usługujących.
I ten człowiek kiedyś powiedział, że bardzo chciał być ochrzczony w Duchu Świętym i modlić się w językach, bo był w jakimś religijnym kościele i się nie modlił. I było jakieś nabożeństwo, poszedł do jakiegoś takiego żywszego kościoła i pastor wtedy powiedział, żeby wyszły osoby, które chcą być ochrzczone Duchem Świętym. I wyszły dwie. Wyszedł on i 80-letni człowiek. I tamten usługujący powiedział, że on miał jakiś obraz tego, że coś się wydarzy, czy coś się stanie. Że ten pastor może się o niego pomodlić, czy coś takiego. Ale ten pastor, tak jak dzisiaj tutaj Artur modlił się o tych wszystkich mężczyzn, którzy stali, powiedział tak, to teraz wy z głębi swojego serca obydwaj módlcie się tak, jak pragniecie tego przełomu. I ten 80-letni człowiek stał zgięty w pół, zapłakany i modlił się całym sobą, krzycząc i wołając do Boga, że on chce tego przełomu. A ten drugi, który teraz jest usługującym, znanym powszechnie na świecie, myślał, że wydarzy się coś innego. On chciał się modlić w językach, ale to słowo nie było dla niego skargą wtedy. Więc mówi, zakrył swoje oczy i przez palce podglądał tego starszego człowieka i zaczął słyszeć, jak ten starszy człowiek zaczął modlić się w języku, który on znał. Został ochrzczony Duchem Świętym. I pastor powiedział, i teraz wróćcie na swoje miejsca z tym, co przyjęliście. I on wrócił z niczym. Gdzieś dużo, dużo później został ochrzczony Duchem Świętym. Nie potraktował wtedy tego jako skargi. I ja już naprawdę od paru nabożeństw sobie tak o tym rozmyślam. I Bóg do mnie mówi, ale przecież nawet w tym musimy być jak dzieci. W tym prostym przyjmowaniu tego. I często mi się przypomina taki obraz naszego syna i naszej córki, jak oni przyjęli kiedyś prostą rzecz, prostą odpowiedź jak dzieci. W takiej dla dorosłych z pozoru głupiej sprawie. Pamiętam, był u nas nasz pan taki hydraulik, pan Paweł, który jest bardzo niziutki. Naprawdę jest niziutki, ma może z 1,50 m, był jockeyem, jeździł na koniach. I staliśmy w korytarzu, stałam ja, stała moja siostra według ciała, chyba nawet byłam jeszcze wtedy niewierzącą osobą. I przyszedł nasz syn z naszą córką, uważam, że to nasza córka go podpuściła do tego, zainspirowała ładniejsze słowo. Spojrzeli na niego i mówią tak, czy my możemy pana o coś zapytać? Ja tak spojrzałam z moją siostrą na nich i ten pan mówi, tak, możecie mnie o coś zapytać. On mówi, proszę pana, bo my mamy takie pytanie do pana, czy pan jest krasnoludkiem? Ja w ogóle spojrzałam na moją siostrę i mówię, ojejku, jaka konsternacja w ogóle. Ale ten pan, nawet mu nie drgnęła twarz. Nie wiem, może to nie było pierwszy raz nawet pytanie w jego życiu. W ogóle ten człowiek ma bardzo fajny charakter. Spojrzał na naszego syna i na córkę. Powiedział bardzo poważnie, oni poważnie zadali to pytanie. Nie, nie jestem krasnoludkiem. Na co nasze dzieci odpowiedziały? Okej. I poszły. W dziecięcy sposób przyjęły odpowiedź. Ale gdyby ten pan im powiedział wtedy, jestem krasnoludkiem, to by uwierzyły i nie wiem, czy ja bym była w stanie ich przekonać do tego, że krasnoludkiem nie jest. I to Bóg mi pokazał, mówi, zobacz, to jest ten dziecięcy sposób. Przyszły po odpowiedź, dały autorytet, dostały i koniec, nie dyskutowały z tym. I teraz zobaczcie, jeżeli przyjmiecie to słowo jako skarb, to od poniedziałku jest manifestacja. Ale jeżeli nie, i dotyczy to wszystkich innych modlitw, to nie ma manifestacji. Bo to jakby nic się nie stanie z zewnątrz, tak? Taka prosta rzecz. Naprawdę od paru tygodni się przyglądam i rozważam. To nieraz do podobnych modlitw wychodzą podobne osoby. Ale jeżeli raz ktoś przyjmie to jako skarb, to już nigdy więcej nie wyjdzie do podobnej modlitwy. Bo będzie miał manifestację. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Tutaj jak dzisiaj Nina też prorokowała do mężczyzn, ja tak się zastanawiałam nad tym, jak ja się kiedyś modliłam o mojego męża. Nikt nie zaprzeczy, że mój mąż jest liderem. Nikt. To jest po prostu, to widać i manifestują się rzeczy. Gdy ja się dowiedziałam o tym, że mam się modlić o mojego męża i w ogóle chciałam, żeby w pewnych obszarach się zmienił, to poszłam do Boga i powiedziałam tak. Boże, mówię, mój mąż tak, ma i tak, ja chciałam, żeby on się zmienił, żeby był taki, taki i taki. A co Duch Święty mi odpowiedział, że nie będzie ze mną w taki sposób rozmawiał i że moja taka modlitwa nie zostanie wysłuchana, bo przyszłam w niebiblijny w ogóle sposób, mówiąc, że mój mąż jest taki, taki i taki i żeby się zmienił i stał się taki i taki, abstrahując od tego, gdzie ja się powinnam była zmienić. Ale wtedy mi Duch Święty powiedział taką rzecz, mówi, módl się o niego tak, jak mówi Słowo. A ja byłam na początku mojej drogi i ja nigdy nie byłam skomplikowaną osobą.
jakąś taką pogumatwaną w swoim wnętrzu, tylko zawsze byłam taką prostą, więc usiadłem i powiedziałam tak, nie do końca wiem, jak się mam o niego modlić, ale wiem, że w Biblii są tacy bohaterowie wiary dla mnie, tak, wtedy. To będę się modliła tak, mówię, jak wezmę te przykłady i będę się modliła tymi przykładami. I do dziś pamiętam, że jeżdżąc do szkoły ważąc dzieci, przez rok na pewno, jak nie dłużej, modliłam się o mojego męża bardzo prostą modlitwą i zawsze tą samą. To był ten czas, kiedy mój mąż wyprodukował Karol Dwajka, czyli też nie był na najwłaściwszej drodze, odszedł z kancelarii. I to był ten rok, kiedy tak naprawdę zakopywał swoje talenty i musiał odszukać w pewnym sensie tą swoją drogę z Bogiem. Ja modliłam się, mówię, dobrze, mówię, wiem, że ma być królem, kapłanem i prorokiem, więc jeździłem, Boże, niech mój mąż będzie królem, kapłanem i prorokiem w naszym domu. Niech on będzie dla nas sługą, ale niech on będzie tym, który zarządza. Niech on wyznacza jak prorok kierunek dla naszego domu, bo to będzie jedyny właściwy kierunek dla naszego domu. Bo ja wiem, że kobieta nie jest powołana do tego, żeby wyznaczać ten kierunek w domu. Niech on będzie kapłanem, niech on będzie naszym pierwszym stawiennikiem. Mówiłam, Boże, niech on będzie jak Abraham, bo to Ty powiedziałeś, ktoś może powiedzieć, to postać ze Starego Testamentu. To nie ma znaczenia. Mówię, Boże, niech on będzie jak Abraham, bo o nim jest powiedziane, że uwierzył Bogu i Ty mu poczytałeś to za sprawiedliwość. Mówię, niech on będzie jak Salomon, niech on ma tą mądrość jak Salomon. Mówię, Boże, ale zachowaj go od tej innej głupoty, którą oferował. Wiecie, w swojej takiej prostocie się modliłam. Mówię, niech on ma serce jak Dawid do relacji i do modlitwy z Tobą. Mój mąż ma niesamowite serce do modlitwy z Bogiem. Mówiłam, niech on będzie jak ojciec według Twojego wzoru, bo jest powiedziane o Tobie, że od Ciebie wszelkie ojcostwo bierze swoje imię. Taką prostą modlitwą się modliłam o mojego męża. Czy ja widzę manifestację tej modlitwy w jego życiu? Widzę. I ja wiem, że Wy też to widzicie. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest tylko moja zasługa, bo on podążał też swoją drogą z Bogiem, ale on mi kiedyś powiedział, że moja modlitwa go niosła i wspierała. Więc na nas też leży odpowiedzialność, na nas, które mamy synów, na nas, które jesteśmy matkami, bo my też tą swoją modlitwą, zgodną z Bożym Słowem, będziemy kreować i dodawać skrzydeł. I to naprawdę nie musi być jakaś przeduchowiona i skomplikowana modlitwa. Ja też taka nie jestem. Bo to zgodnie z tym Bożym Słowem będziemy widzieć manifestację. Amen.